Cześć. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oją. Jeszcze raz. Cześć. Mam nadzieję, że poprzedni przepis Wam się podobał, czyli masala chai. A dzisiaj Wam pokażę przepis pakora, smażone warzywa na cieście, czy czerzyce, który idealnie pasuje do tej herbaty. A przepis do herbaty gdzieś będzie tu. Zaczynamy. Do tego przepisu będziemy potrzebowali mąkę czerzycy z 250 g, garam masala, 1,5 łyżeczki do herbaty, 1 łyżeczka do herbaty kurkumy, sól do smaku i pieprz kajen, 0,5 łyżeczkę do herbaty. Jeśli chcecie mniej, dajecie mniej. Jeśli chcecie więcej, dajecie więcej. A jak już będzie wszystko gotowe do jedzenia, to na górze dajemy chaat masala. Jak nie macie tą chaat masala, nic nie szkodzi. Jedynie, co będzie potrzeba, to będzie potrzeba ketchup, więc każdy ma, i pudina chutney, czyli miętowy chutney, chyba gdzieś tu pokazywałem, jak to się robi w domu. Zaczynamy. Do tej mąki dodajemy wodę, ale dodajemy troszeczkę wody. Troszeczkę po to, żeby wszystko to, co jest tutaj, i wszystkie przeprawy pomieszać. Dokładnie mieszamy to, żeby żadnych zgródek w tym nie było. Dlatego na początek, jak to jest zrobione, to daję małą wodę, żeby dokładnie wyeliminować tych grudek. To teraz dodajemy tu więcej wody, ale powoli, naprawdę nie przesadzać. Jak przesadzimy z wodą, to musimy dodać jeszcze raz mąkę, żeby zyskać konsystencję odpowiednio. A tutaj konsystencja to będzie ciut nie rzadsza, tylko gęsta od naleśników. A jeszcze dodatkowo do smażenia olej będzie potrzebny, ale to Wam zostawiam, na jakim oleju wy chcecie. I teraz z fuksem, szczerze, z fuksem mi się udało pierwszym razem zyskać tą konsystencję. To ma być taka konsystencja. Myję ręce, stawię garnek z olejem, nagrzeję go w odpowiedniej temperaturze. Zresztą pokażę, jak to można znaleźć, kiedy jest odpowiednia temperatura. I zaczniemy smażyć. Zaraz wracam. Ok. Olej już jest prawie gotowy. Jak sprawdzić, czy olej jest gotowy, żeby zrobić pakorę? Bierzemy jedną, trochę obniżę już, jedną taką kropelkę. Ona szła w dół i od razu podnosiła do góry. To znaczy, olej ma odpowiednią temperaturę. Więc zaczniemy teraz działać. A warzywa będziemy używali tak. Ziemniaczki, no takiej grubości. Cebulki, kalafior. Takie rozmiary. Bierzemy. I teraz naprawdę musicie uważać, bo ono będzie pryskało. I hops. Jeden. Dwa. I teraz, kiedy już dajemy warzywa, to obniżamy do średni ogień. I to, co musicie też pamiętać, to jest to, żeby jednym razem za dużo też nie dać. Odpowiednia porcyjka i będzie git. Jak te pakory będą, powiedzmy, 70% gotowe, to ich wyciągniemy. Na talerzu. Jeszcze chwila. One będą gotowe. O. Ich wyciągniemy i niech sobie tu odpoczywają przez
4-5 minut. A w międzyczasie my drugą partię gotujemy. Czemu to wyciągnęłem? Bo po to, że jak następnym razem ich będziemy wrzucali i będą gotowe do konsumpcji, to te pokory będą krupiące. Jak widzicie, olej w tej chwili jest nie jest za ciepły. To one nie od razu wychodzą na górze. Więc musimy troszeczkę poczekać, aż temperatura nadal z powrotem się nabierze odpowiednią temperaturę. I zaczniemy jeszcze raz naładować. Dobra, nabiera się. Jeśli na sam koniec Wam zostanie ta sama mieszanka, to możecie jeszcze raz kroić trochę warzywa. A co? Bo te pokory i na zimno, i na ciepło są dobre. Dobra, już chyba wystarczy. I wrócę, jak już te też będą gotowe, jak na 75%, wyciągnę ich i wtedy pokażę finalny proces. Be right back. Dobra, teraz już wszystkie te nasze pokory my mamy na 75% gotowe. Teraz gaz podwyższamy, nie na maksa, ale ciut poniżej maksa i wszystko wrzucamy na 2 do 3 minuty. I finalnie wyciągamy z oleju. I co powoduje, że teraz te pokory, które są, one będą super. Dobre. I jeszcze można zrobić jeden taki myk. Bierzemy bułeczki, jakikolwiek. Dobra. Ale kurde, jaki dobry. Dobra, wyłącz to.